I took a stand, fought back. But after all that anger, violence, and death, you have to dig deep to see if you're still sane, or if you can still call yourself human. Poprzednio w DMC Devil May Cry. Get up. I'm not gonna kill you or Mundus' spawn. I'll let you both live if you do exactly as I say. I will. I swear. I'm nothing without this brat. Now pull yourself together. Rolling. Thanks for getting in touch, Mundus. Sorry it took me so long to get back. Regarding your trade offer, I'd like to suggest a counter proposal. The life of the girl. Oh. For the life of your child. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w DMC Devil May Cry. W tym odcinku przejdziemy misję 15. Przepraszam, pod tytułem Wymiana. A przy dobrych wiatrach może i misję 16. Ale na razie rozpocznijmy 15 misję, w której powinniśmy wymienić Kat za Lilith i, co dla Mundusa ważniejsze, jego dziecko. Jezus, na plecach jest postrzywana. Miss Gorse, ona jest postrzywana. Ciekawi mnie, czy to są ludzie, czy demony. Czujny. Dobra. Jest Kat i chyba jest to prawdziwa ona. W sensie, gdyby to było w Limbo, to miałbym pewne podejrzenia, ale jakoś to jest w prawdziwym świecie, to jest duża szansa na to, że Kat jest tutaj, no, że nie jest to podpuchanie, że to jest prawdziwa Kat. Co on to obserwuje z tego miejsca? Ja czuję, że to jest władca demonów, ale taki widz, żeby mieć takie oko. Ciekawie, czy Virgil potrafi strzelać. Czy on tak tego gra na pozoru. Bo Dante umie i to widzieliśmy. W ogóle Mundus jest na takiego trzy wcinki na mordzie. To są jakby, nie wiem, trzecie oko, czy... Jak rozumieć takie trzy punkty na czole. O!
Uśmiechnął się. O kurde! Co odbijał? Co miał pociski przeciwpancerne? Oj, ale zabił dziecko! Okej, okay, Mundus chyba za... Albo wciąga ich teraz do limbo, albo czerpie właśnie z mocy... tego. Albo czerpie moc zwrót. Okej, okay, potrafi strzelać. A no to można, że on tarczę spokojnie robić. Dobra, ale nie, to są zwykli ludzie. Ale kurde, czyli co? Okej, okay, give me a second, bo teraz muszę to ogarnąć. Bo Lilith powiedziała... A, dobra. Że jest nieśmiertelny, ale... Aj, rozumiem, czas zwolni, ja teraz muszę to szybko przestawić. Dobra. Nawet ma... Ej, Virgil nawet ma V na tym? Poważnie? O, o, o! Ty, czekaj. Uuu, jest pierwszy klucz. Pierwszy z dwóch kluczy tu jest. Do końca wiem tylko, jaki to był klucz. Strzelam, że miedziany. Dobra, ale nie, przesuwają się. Oj, nie ta broń. Przesuwają się powoli, bo już tak myślałem, że może jakiś licznik jest potrzebny czy coś, ale nie. Dobra, to nie ma znaczenia. A, okej, okay, jednak za wolno. No. Znaczy też pewnie jakbym tego nie ładował, nie? Za drugim razem to może bym zdążył. Dobra, musiałem sprawdzić, czy ten klucz jest faktycznie zebrany. Dobra, go. No ej, ale scam! Dobra, tego momentu przynajmniej. Okej, okay, nie wykorzystywać za wcześnie tego do skoku. To jest głupie, że ja nie mogę jakby dwa razy po sobie tego wykorzystać. W sensie, na jednym przelocie mogę maksymalnie raz tylko użyć tego do skoku anioła, tej mocy. Jak to jest nazwane chyba w grze, tak poprawnie. O, świetnie, no tak, jeszcze tego mi tu było trzeba. Dobra, nie do końca to chciałem zrobić. Już mi się to udało uniknąć, to jest nas w szoku. Dawaj. Dobra, chędożyć styl. Aha, i po prostu raz wystarczyło. Dobra. Co teraz? Bo jeszcze mam jeden klucz gdzieś Kurde, w sumie się nie rozejrzałem, czy to gdzieś klucza nie było. Obawiam się, że mógł tam być. O, dobra, to jeszcze nie koniec. Kurdele, Phineas miał rację. O, muszę, jak zrobię raz doskok, to muszę potem się dociągnąć, żeby znowu móc go użyć. Dobra, tu jest jakieś przejście, to pewnie tutaj będzie, pewnie będzie klucz, bo ja na spokojnie mogę iść tam. A nie, tu jest tylko gwiazdka.
Dobra, to niech będzie. A i to jest duża gwiazdka. Dobra. To nieważne. A klucz jest tam, okej. Serio? Dawaj mi to, bo chcę zagarnąć szybko ten klucz. Czekaj chwilę. To muszę zrobić z góry, czy przejść tam? Chyba niestety muszę tam jakoś zeskoczyć z wysoka. Dobra, trochę czasu jeszcze zostało. Daj mi tu wejść. O Jezus Maria, ja jestem kretynem. I to? Dwa brązowe klucze były, dobra. Okej, okay, pomimo tego mojego fejla uda mi się to jeszcze zrobić. Udało właściwie. No jak Indiana Jones z tym batem. I na końcówce misji był ten klucz schowany, kurde. Kurde, dlaczego to... Dlaczego jak, nie wiem, ten łowca robił coś w świecie... Znaczy w świecie, no robił coś w limbo, to miał to wpływ na świat realny. Mundus teraz ma wpływ na świat, miał wpływ na świat realny? Serio, jako zgony mi to policzyło? No kurde, mogłem, nie wiara, mogłem tu mieć triple S, gdyby mi tego nie, gdybym tam nie zginął, gdyby mi nie to, wiadomo o co chodzi. Okej, dwa brązowe klucze tu były, czy tam miedziane. Jak na przykład, nie wiem, walczyliśmy... Co tam jeszcze było? No są Sugubo na przykład. Przechodziliśmy do niej, to się nie miało wpływu na to, co robiliśmy po drodze. O kurde, sporo. Złoty klucz, złote i miedziane drzwi. 2, 4, 6, 9 dusz. Nice. Dobra, let's go. Misja 16. Plan. Bo odcinek byłby trochę za krótki, gdybym teraz tak po prostu puścił. So the Hellgate is the main source of Mundus's power. It can only be reached from his chamber. You must break into the chamber and close the Hellgate. Mundus is still weak from his last outburst. This is your chance to defeat him. Mundus doesn't know that Virgil is Nephilim. We can use that to our advantage. There's a back door into the tower located here. Virgil, you must reach the security room undetected. So Dante, you will create a distraction here. Hey guys, you looking for a fight? Here I am. Just like your father. Too big for your fucking boots. Me? A god. Versus you. A piece of shit. Fajne tłumaczenie jest nawet, muszę powiedzieć. O, a na przykład to w limbo to właśnie się rozwala czy przekształca, a w realnym świecie nic się z tym nie dzieje. Co ma to wpływ na limbo i świat realny, a kto nie? Dobra, czy jest tu? Nie, chyba nie. O! O, brawo. Czekaj, czekam, że włączył diabelskie zawieszenie, to czy czas by się spowolnił? Naprawdę jestem bardzo tego ciekaw. Udało mi się to w jakimś stopniu naprostować. Raz, dwa, trzy. No, wreszcie. Za 10 albo 11 razem. The gates will seal. Dante,
keep them busy while Virgil makes his way into the tower. Elitarny Styx. Czyli jeszcze mocniejsza wersja. No ale dalej walczysz jak ze zwykłym Styxem, nie? Tylko po prostu koleś jest trochę mocniejszy. Ty właśnie dwóch naraz właśnie ciąłem. No proszę, łatwo. No super, ciebie mi tylko brakowało. Cio! No nie! Ale bullshit! Dzięki. I co? Tego się nie spodziewałaś, co? O, ja tego. Też nie. Super, miałem jak przejść z oceny S do oceny żadnej w kilka sekund. Szybki poradnik. Wy tak serio? Come here! O, zajebiście! Super, że to widziałem! Dobrze! Najlepsza ocena, jaką możecie usłyszeć? Savage! Wbrew pozorom. Nie sensational, tylko savage! To powinno być za potrójne S. Savage. Nią. Dobra, szybka wymianka. To proszę mi pominąć. Tego nie mogę pominąć. A was mam już gdzieś. No wreszcie. Koszmar. Ej, ale ten ma inną tą. Ten ma białą maskę. Kurde. Aj. No. Kurde. Bum. O kurde! Odbił to we mnie! Ty. Ej, a zabawmy się w ping-ponga, co? Dawaj. Aha, on może odbić to we mnie, ale ja nie mogę tego odbić z powrotem w niego. XD. Dobra, to jakoś wyszło. Dobra, jest leczenie. Na to trochę liczyłem. Jeszcze abstrahując do tego, że mam w sumie gwiazdkę, która może mnie wyleczyć naraz do pełna. Jak użyję jej teraz, no to niestety, ale... stracę trochę punktów. Mam ich niestety mało. Co ma to oko jedno takie, nie wiem, przeszklone? Okej, tu jest dusza. Już po dźwiękach słyszę. Dobra, to jest pewnie ta duża gwiazdka. To już trudno, wykorzystam sobie ją.
Jak to nie? No kurde, dlaczego nie potrafię... Czemu ja tak tych gwiazdek nie umiem rozpoznawać, no? Dobra. Dobra, to pokazuje ogólną ilość zabranych dusz, a nie która jest w danej kolejności. Tak więc... No, niestety. To tak nie podziała. Nie bym chciał. 87 piętro naszym celem. Na szczęście pójdzie szybko. Jak rozumiem, Dante w Limbo. Tak, Virgil ciągle in real world. Dobra, czyli tak, wtedy co Kat tak nagle jakby się ocknęła, to była wtedy w Limbo. Ale babka ma dobrą pamięć, skoro tak to dobrze zapamiętała. Ja nie wiem, czy bym zapamiętał taki rozkład pomieszczeń. Znaczy, wróć inaczej. Czy bym zapamiętał taki rozkład pomieszczeń z taką dokładnością? O, to jest lepsze określenie, mam wrażenie. Dobra, tutaj nic nie ma. Duszy żadnej nie słyszę. Blinkania też nie. O, proszę, ktoś się chce bawić podrzucanie. To zapraszam. Zobaczmy, kto ma lepsze podrzuconko. E kurde, durny trigger. Sądzę, że będzie sadystyk. Już by tak pasowało. Dobra, mam iść tam. No to ja sobie pójdę tutaj. I nic tu nie znajdę. Okej. No, spodziewałem się czegoś więcej. Nie wiem, chociażby duszy tutaj, no ale też blinkania nie było słychać, więc... Ale Virgil jakby co, se kamuflaż włącza, że go oni nie widzą go? Okej, okay, teraz posiadanie... Znaczy to, że ma te rękawiczki, ma sens. A jednak! Dobra, stop. Najpierw one, bo naprawdę mam dość problemów z tym koszmarem. Nie potrzebuję jeszcze dodatkowo tych... O, dobra, to nie do końca wyszło tak, jak sądziłem, że wyjdzie. A, tego się nie spodziewałeś, co? O, może się spodziewał, kto wie. No ej, ile razy on to może zablokować? A
dawaj, zabawmy się. Ping-ponga, no. Ale nie mną, tylko głowicą topora. To było zajebiście złe wyczucie czasowe. Z komentarza. Tak, pewnie. Odbija je pół metra przed moim nosem. Okej. Nie poszło to tak, jak chciałem, aby poszło. Oj, punkty stylu to mocno pójdą się chromolić. Okej, tu jest winda. Czy jak ja nie lubię walczyć z tymi diabłami? Możesz! Brawo. Zajebiście! Super. Prawie na D wskoczyłem. Z powrotem. Na B znaczy się. Serio? Żadnej duszy ani nic? Tylko pajączki? Bez jaj, co? Po co w ogóle tu było to przejście? Fajna dziura. Ej, no też nic? Dlaczego to jest pusto? Dwa miejsca i dalej na ukrycie dusz. Oba są puste. What did she say? Floor 105, Skybridge? Yeah. No wyjąłeś mi to z ust, wiesz? Popisałeś się właśnie, Dante, naprawdę. Zajebiście jej słuchałeś. O, 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 o. Dwa klucze, czyli wróć, jeden klucz złoty i dwie dusze obok siebie. Really? Dobra, coś tu się jeszcze znajdzie. Dobra, już walić z tej, tak będę przychodził jeszcze raz. Małe gwiazdki, Z3. O, 4. Jeszcze, o, w sumie to 5 z debelskim zawieszeniem. No, akurat leczenie tu było, świetnie. I jeszcze kolejne. Tam tylko Styx. To zwykły chyba, co warte dodania. Yeah! Musiałeś to zepsuć! Kurde.
Okej, okay. Wykończenie dość stylowe. Chciwość jest dobra. Duet. Okej. Nie dadzą tego naładować. No nie dadzą. Kurde, taka mogła być dobra ocena. Okej, czy tu widzę finalnie, czy sprawdzę do jednego miejsca. Czy albo idę po schodach, albo idę tędy. Ty, a może nie? A, dobra, jednak nie. Okej, gdzieś to jest sekret. No, pomiędzy piętrami znowu go nie ma, czy tam korytarzami. Czyli co, tutaj? Okej, czy to nie są schody, to jest biuro, które oczywiście znowu jest puste, aby zrobić tylko i wyłącznie gracza w konia. Co tam było? Deb Junkies? Czyli złomy, czy tam śmiecie systemu zadłużenia? Powodzenia. Myślałem, że to jeden z tych, brawo, latających aniołów, a to, boże, aniołów, demoników takich malutkich. Tylko jakiś typ po prostu wyleciał spod podłogi. Bum! I proszę bardzo, szybkie A. No tak średnio to wyszło akurat. Plinka nie słyszałem. Ciekawe. Już ocena stylu poszła się pierwszy. Chędożyć. Okej, to jestem coraz bliżej akurat. I kolejna dusza. To już czwarta. I jeszcze? No i proszę bardzo. I w górze, i na dole. Tak? Czy nie? A jest, złote drzwi. Do których mam klucz. Siedemnaste drzwi. Dobra, tutaj. Jeden złoty. Dobra. Gdzie mnie... czy gdzie? Co będzie? Serio? Wyścig?
ostatnia sekunda. To jest który? Ostatni. No i okej. Teraz tylko jeszcze zawieszenie. Tylko zawieszenia. Ostatnie drzwi to są... Nie, bo jeszcze... Nie, bo to były 17 drzwi. Czyli jeszcze 4 drzwi mi zostało. No dobra, tutaj byłem przed chwilą, co? Nie ma co się cofać. Gdzie? Gdzieś tam. Czy to jest tam? Ciekawe. Kurde! No! Ponieważ muszę pauzę jeszcze zrobić. Okej. To poszło bardzo szybko. Pytanie, jak tam? No, w normalny sposób. Normalny. Po prostu muszę jeszcze raz tu polecieć górą. Ale wydaje mi się, że dobrze, że się zatrzymałem. Come on, Virgil. Hang on, Dante. Virgil, just be careful you don't trigger the tempering mechanism. No, to pewnie uruchomi. Bingo. Bingo. No oczywiście. Poważnie? Ile mi zabrakło? Pół metra? No, miałem to właśnie zasugerować, nie? No to trochę średnio wyszło. To hop i w górę. Woo! Pięknie. Zabójstwo z otoczeniem. Okej, zdążyłem. Na szczęście. O! No, upartego bym zdążył, ale... Czasami lepiej zagrać bezpieczniej. Okej, mam iść tam? No to idę tędy. Oj, od razu się opłaciło, proszę bardzo. Która? Szósta. Jeszcze trzy mi gdzieś zostały. Mam tylko nadzieję, że już ich nie ominąłem gdzieś. Okej.
Jeszcze coś? No mam posąg bóstwa, ale nie mam co ze tym zrobić. No poza tym, że wykupić po prostu do pełna wszystko co mogę. Okej, mam iść tam. No to idę tu. Nie, nie idę nigdzie. Znaczy wróć, nie idę tam, bo się tam iść nie da. Da się górą? Nie. Za to czas tej misji też będzie chyba żałosny, coś mi się wydaje. O, jest Virgil. I didn't really care about her, about all of this. You once said you didn't give a shit. Coś się zmieniło. Take the elevator up to floor 154. Here, Dante, take this. I took it off a security guard. Might look like a taser in the real world, but it's a powerful demon weapon in Limbo. Jak on mu to dał? Z realnego świata do Limbo, jak mu to podał? Okej. Odblokowana nową broń. Kablui. Wystrzeliwuje wybuchowe strzałki wbijające się przeciwnika, które potem można ręcznie detonować. Nice. Strzał. I znowu ta kombinacja X i A. Żeby zdetonować. No ludzie! Ile można wcisnąć ataku pod jedną kombinację? Tyle dobrego, że nie ma ogólnego teraz komba. Wciśnij to i to i on walnie wszystkimi broniami atak, który jest przepisany pod to. Okej, okay, nawet fajnie to da się tego używać. Nie powiem, że nie. Okej, okay, C. Dobra, nie, nie było plinkania, to nie ma co się wracać. Leć dalej. No i zdechli wszyscy w powietrzu. YOLO. Nawet w powietrzu mogę to zrobić, to nie wiedziałem o tym. A zaspamić tak po prostu cały czas początkiem kombosa. To też krótki zasięg ma ta strzałka. O, widzę duszę, widzę duszę. To już się nie mogę doczekać upgrade'ów przy posągu. Akurat te duszy... To nie ma pata, żeby ktoś tej duszy nie zauważył. No, nie powiedzcie mi, że gdy ktoś byłby w stanie to ominąć. Idąc prosto w nią. Okej, okay. No, minęło mnie coś, czy... A nie, dobra, to się samo otwiera. To mnie miało powstrzymać, czy... A, wait a minute! A nie, to jest, poleciał gdzieś w pizdu. Myślałem, że tam będzie ostatni sekret, nie? Ale... Ja w sumie byłby widoczny, gdy tam była ta dusza. A plus to jest przedostatnia dusza. To byłaby. Dobra, mam iść do windy, więc idę na gdzieś indziej, nie? Dobra, tu już mi coś plimka. Czyżby w końcu była tu dusza? Nie, tu ciągną ludzie! Ciepło w tym kierunku. A dobra, tu są drzwi.
18 drzwi, gdzie dwóch, gdzie dwoje nie wiem gdzie są, a do jednych nie mam klucza. Sztuczka z przenad. Zabij wszystkich przeciwników w znacznym czasie, przeciwnicy zadają premię uniku. O Boże, co? Nie, może ja muszę mieć broń demona aktywną? Tak! Brawo! Super! Za trzecim podejściem rozkminię, że muszę mieć włączoną, a nie demoniczną broń, żeby dostać ten unik. Perfekto! No chodź! Za wcześnie. Co z tego, że ten unik powinien się automatycznie odpalać? Nieważne, jaką mam broń w podorędziu. Ja pierdzielę, ale to jest głupio zrobione. Jeszcze dwie dusze gdzieś są po drodze, ja mam prawie godzinę nagrania. Potulina szóstka? Była przez chwilę. No, ja bym nie chciał tak się widzieć. Powiesz mi jak? Aha, okej. A to fajne. Warto wiedzieć. Raz. Dwa, trzy, cztery. I czwarta. Na ziemię wracamy, aby zginąć bardzo ładnie. Drekawak! A to jest jeszcze ktoś inny! Czyli nie koszmar, tylko Drekawak z Bardę. Jakby tak więził, czy coś. Ale zakładam, że to jest po prostu mocniejszy koszmar. Ale jakby z nim dopiero mogę walczyć teraz. No ale walka jest identyczna jak z koszmarem. A, XD. A wiesz co? A zawieszenie ci walne. No, tniemy, tniemy, tniemy. Super, aż mnie... A, okej, okay. Mnie aż wyrzuciło z mapy, ale jego dzięki temu też. Więc troszkę szybko to poszło. A nie, czekaj chwilę. Dobra, tu nic nie ma. Oj, 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 no właśnie, ale to się zaczyna rozpadać, więc trzeba ruszyć dupę. I lecieć do tegoż miejsca, które chyba niestety będzie końcem tej misji.
Czyli gdzieś ominęłem dwie dusze. Dobra, przy dobrych wiatrach może zrobię z tego odcinek krótszy niż godzina. Pół godziny sama misja mi ta zajęła. Ale potrójna jest za styl. Ej, what? Co? Nie mo... co? Jak? Czemu? No jak? No jest tutaj! Aha! Okej! Okay. Nazbierałem walcząc w tym jedyne dwa punkty, które były mi potrzebne. 4, 5 i do 6 strzałek mogę nałożyć na jednego typa. Ale to jest wszystko w tej broni. Poważnie. Nie myślałem, że będzie się jeszcze wzmocnienie detonacji na przykład, albo coś. Dobra, ej, jestem troszeczkę zawiedziony. Dobra. Dusze w ogniu piekielnym. To jest kolejna misja. Jest tutaj jakiś klucz. Chyba srebrny. Tak mi się wydaje, bo tak dość podobnie wygląda. Ale nic to. O tym przekonam się w kolejnym odcinku, o ile uda mi się w ogóle ten klucz znaleźć, ale do czasu. Ode mnie to tyle i widzimy się w kolejnym.